Serdecznie witamy naszych słuchaczy. Chciałbym na początku podziękować rabinowi Dawidowi za to, że po raz kolejny się spotyka z nami. Kolejny, ponieważ już w zeszłym roku mieliśmy przyjemność gościć tutaj w synagodze, po to, żeby porozmawiać o obecności Żydów w Łodzi, ale też żeby porozmawiać o pięknej tradycji, religii żydowskiej, która w Łodzi miała swoje szczególne miejsce i która też ukonstytuowała rzeczywistość czy realia tego miasta. Bardzo Ci dziękuję, rabinie, za to, że się chciałeś z nami spotkać po raz kolejny. I pozwól, że wśród tych wielu pytań, które sobie dzisiaj przygotowałem na spotkanie z Tobą, rozpocznę takie pytanie, żebyś nam zechciał wyjaśnić, jakie są obecnie nurty w judaizmie, od czego te nurty zależą i sprecyzuj nam, do którego ty jesteś reprezentantem, którego z tych nurtów. Tak, więc to jest o tyle skomplikowane pytanie, że z jednej strony indywidualnie każdy Żyd ma swoją relację i z Torą, z tradycją i z Bogiem. Natomiast rzeczywistość nasza tu ziemska wygląda tak, że ludzie łączą się w jakiejś wspólnocie poglądów i tworzą pewne społeczności lub też nurty. Więc z takiej perspektywy szerszej, obejmującej tradycję całościowo i całą tą opowieść żydowską, to mowa o nurtach to jest bardziej taka zabawa, prawda? I jakieś niepotrzebne szufladkowanie, niepotrzebne definiowanie siebie. Judaizm bardzo nie lubi definiowania siebie w jakiejś przynależności do określonej grupy i bycia konsekwentnym w danych ramach. To nic dobrego z tego może nie popłynąć. Ale mówi się powszechnie o takich trzech zasadniczych nurtach, i to na pewno już słyszeli Państwo, nurt ortodoksyjny, konserwatywny i reformowany. Teraz różnica między poszczególnymi nurtami, nie chciałbym wchodzić, ponieważ, tak jak mówię, to jest jeden w sumie strumień tradycji, więc im bardziej chcemy jakoś tam zdefiniować granice, tym słabiej to wychodzi, bo to okazuje się potem, że tych granic no może nie być, mogą być płynne. Ale dla mnie taką zasadniczą różnicą to jest stosunek do jednej z podstawowych, z filarów wiary żydowskiej, a mianowicie wiary, że Tora jest słowem Boga, czyli pochodzi, jest transcendentna wobec tego świata. Tak jak Bóg jest transcendentny. Czyli innymi słowy, boskość Tory. Tora mina szamaim. Niebiańska Tora. Tora pochodząca od Boga, dana człowiekowi za pośrednictwem proroków. I to jest, powiedzmy sobie, nurt, do którego ja przynależę. To jest moja relacja z Torą. Ale są też jednostki, są też nurty, które twierdzą, że cała Tora jest pewnym wytworem ludzkim. To znaczy jest wytworem kultury. Bardziej, powiedzmy sobie, humanistyczne podejście do tego, że jest jakimś zbiorem zasad etycznych, które jakoś tam ewoluowały w tej ewolucji tradycji. I to nie chciałbym aż tak może autorytarnie mówić, ale mi się wydaje, że to jest podstawa, fundament podejścia reformowanego, dlatego też łatwiej dużo jest zmieniać pewne rzeczy, odchodzić o ile i uznać, że na przykład to było kiedyś faktycznie na miejscu w pewnym kontekście historycznym, ale dzisiaj możemy sobie to darować, jakby, że my jako ludzie mamy większą władzę to do decydowania, co nas obowiązuje, co nas nie obowiązuje. To jest przy podejściu takim, powiedzmy sobie, humanistycznym.
I jeśli miałbym być definiowany tymi kategoriami, no to oczywiście powiedziałbym, że należy do nurtu ortodoksyjnego. Rozumiem. Pozwól, rabinie, że dopytam, czy od tego nurtu zależy też, z jaką gminą mamy do czynienia? Gminy, tak jak mówię, to jest różnica pomiędzy tym, co ustalamy za wartość, wobec której chcemy się jakoś utożsamiać i wobec której chcemy być wierni, a to, co jednostki robią, jak one realizują się w tym. To są dwie różne rzeczy. To znaczy, zazwyczaj gminy chcą być definiowane jako gminy ortodoksyjne, synagogi ortodoksyjne, mimo że członkowie tych gmin, członkowie synagog, niekoniecznie żyją podług zasad Tory, nie wypełniając je tak jak choćby mogli, prawda? Bo kontekst i osadzenie życiowe konkretnych ludzi czasami sprawia, że to jest dużo trudniejsze niż się wydaje. I tu jest, przeszlibyśmy do kolejnej kwestii, a mianowicie połączenia Tory z życiem, no, bo to był stary spór, i który był bardzo nasilony w XIX wieku. No. Ci, którzy kochali Torę, mówili, że Tora jest najważniejsza, miłośnicy życia mówili, że życie jest najważniejsze. Czyli to jest też charakterystyka diaspory żydowskiej, że jest mocny rozdział pomiędzy niebiańskim a ziemskim. Natomiast w Eretz Israel, w ziemi Izraela, oczekujemy syntezy. Dlatego jest powiedzenie mędrców, że rozmowa sług naszych praojców, Abrahama, Icchaka i Jakowa, miała więcej Tory niż rozmowa mędrców dzisiaj. Prawda? Ponieważ tam dochodziło, była ta synteza, tam zwykłe życie, codzienne życie było połączone z kwestiami niebiańskimi, powiedzmy sobie. Przed nami w Kościele Rzymskokatolickim są dni judaizmu. Bardzo zawsze tak uroczyście, nie chcę użyć słowa hucznie, ale uroczyście obchodzone są one rzeczywiście w Łodzi. Natomiast chciałbym w związku z powyższym zadać pytanie, jak dzisiaj rozwija się gmina żydowska w Łodzi? Ogólnie gmina żydowska w Łodzi jest gminą w diasporze. I to po pierwsze trzeba zacząć od stanu gmin żydowskich w diasporze, w Galucie, na wygnaniu, w kontekście, którym mamy państwo żydowskie, gdzie to życie plus ta synteza, o której mówiłem, czyli ten ideał żydowski realizuje się, połączenia życia ziemskiego, codzienności z wartościami Tory. Więc z zasady, może nie z zasady, złe słowo, ale w tym kontekście opowieści naszej żydowskiej oczekiwalibyśmy, że w tym momencie, kiedy Żydzi wrócili do ziemi Izraela, że ta diaspora będzie w pewnym kryzysie. I tak też jest. Diaspora, wygnanie nigdy nie było łatwe dla tożsamości żydowskiej. Teraz też nie jest łatwiej, a nawet trudniej, ponieważ ta ciężkość, ta waga przeniosła się w realizację tego snu. Można porównać to do lat śnienia, to znaczy, że naród żydowski śnił o powrocie, i teraz jest moment realizacji tego snu, prawda? Powrót do ziemi. Teraz możemy wziąć, zakasać rękawy i realizować. To nie jest łatwe. Łatwiej jest czasami marzyć, niż skonfrontować się z rzeczywistością i realizować marzenia, realizować ideały. To jest dużo trudniejsze. Tam już trzeba się trochę pobrudzić. Ale też nie można śnić cały czas w momencie, kiedy świat już się obudził, kiedy świat żydowski już się obudził, kiedy ma możliwość realizacji. Więc ta gmina nasza tutaj, łódzka żydowska, jest w tym kontekście kryzysu ogólnie diaspory żydowskiej i też poszukiwania tak naprawdę jej roli w tym kontekście właśnie powrotu Żydów do Izraela. Jaka jest teraz rola gmin w diasporze? Wiadomo, jaka była. Była po prostu skupianiem się
i próbą przetrwania, prawda? Ale teraz. A czy to dotyczy, kwestia diaspory, dotyczy wszystkich gmin, które są poza Izraelem? Kryzys jest ogólny, prawda? I mówi się często o tak zwanym idbolelut, czyli asymilacji, co jest dużym problemem w gminach poza granicami żydowskimi. Wpływy zewnętrznego świata, łatwość życia, a ludzie lubią żyć. Więc raczej skręcają zawsze do. No i te wymagania, które czasami stawia życie według zasad, będąc wiernym tożsamości żydowskiej, no nie każdego na to stać. Lub też nawet stara się jak może, ale ogólnie ten poziom jest niższy, a jak on jest obniżany, no to potem łatwiej jest znowu obniżyć i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców, no mamy do czynienia z pewnym spadkiem, prawda? Teraz na marginesie, w jakby zalążku narodu żydowskiego, w samej rodzinie Abrahama zawsze były te dwa pomysły. Pomysł kosmopolityczny, czyli rozprzestrzenia się na świat i tam życie podług wartości Tory według naszej tradycji, a koncepcją uniwersalistyczną, czyli osadzeniu się na ziemi Izraela, zbudowanie tam państwa żydowskiego i to jest i prowadzenia historii, powiedzmy sobie, opowieści żydowskiej poprzez tę narrację. Zawsze było więc teraz historia zdecydowała, że to jest ten pomysł, który wygrał, to znaczy Żydzi wracają do ziemi Izraela, zakładają państwo i teraz starają się realizować ten plan, który Bóg przekazał Abrahamowi. Myślę, że w świadomości bardzo wielu ludzi jest taka myśl, że bardzo mocnymi wspólnotami, czyli gminami żydowskimi są te, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Czy te gminy żydowskie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, lub też czy samo państwo Izrael w jakiś sposób wspiera takie mniejsze gminy w diasporze, na przykład jak w Łodzi? Chodzi mi o to, czy ta relacja, ten wpływ tak, jest. Tak, rozumiem. To jest coś nowego, że jest pewien zwrot. Rozmawia się o tym w Izraelu, rozmawia się o potrzebie większego wpływania z tego ośrodka, jakim jest Izrael, na gminy w diasporze. Ponieważ dotychczas to było bardziej w drugą stronę. Ponieważ tę energię pochłaniało bardziej ustabilizowanie się w Izraelu, tamte potrzeby, tam jest cały czas gorąco, cały czas życie pochłania mnóstwo energii, tam się wydarza, tam jest to serce. I teraz bardziej rozmawia, że to serce też powinno jakoś tam dać i związać tych Żydów w diasporze, ponieważ możemy mieć taką sytuację, że ta więź zostanie przerwana i wtedy nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Więc na pewno jakieś tam jest przebudzenie, jeśli chodzi o pracę nad tymi więziami, też inwestycje na przyszłość, żeby związać Żydów w diasporze z opowieścią w Izraelu, żeby to było jednak. No i taka jest też tak, to według mojej opinii, no to w tę stronę idzie historia żydowska, no wszystko. Bardzo wiele dzisiaj. Może nie tyle kultur, co religii bardziej, zwraca uwagę na to, że traci pewne pokolenie swoich wyznawców. Czy błędem jest myślenie, że również judaizm traci młodych wyznawców, młodych Żydów, czyli jest coraz więcej młodzieży, która nie praktykuje życia religijnego? Tutaj też trzeba oddzielić właśnie tę diasporę od centrum, jakim jest Izrael. W diasporze idzie to właśnie tym rytmem jakby laicyzacji, jakkolwiek przy jednoczesnej potrzebie jakiegoś życia społecznego, ponieważ mówi się o tym jednostka samotna, porzucona, więc jest potrzeba przynależenia do jakiejś grupy, więc to jest jakaś siła włączająca to jednak tych młodych ludzi do grupy. Jednocześnie jest odchodzenie od tej myślenia kategoriami religii, kategoriami bojaźni,
Bożej. To jest też coś, co jest wpisane już w naszą tradycję, już była o tym mowa, prawda, że wraz właśnie z tym procesem, który zbliża się do tego rozwiązania historii, tutaj na pewno jakiś możemy dyskutować, wraz ze zbliżaniem się czasów Mesjasza, jakby chucpa będzie na ulicach, to znaczy jest jakiś rodzaj bezczelności, pobudzenia się młodych ludzi, odrzucenia pewnych autorytetów, odrzucenia starej drogi i odnowienia tego ducha. No i koniec końców, no, religijność, religia jako taka, no, często jest z naszej perspektywy zagrożeniem dla wiary. Okay? To jest to, myślę, co w waszej opowieści jest tą walką Jezusa ze skostniałością, prawda? Że religia jest ochładza się, to znaczy jest pewną takim ujęciem trochę sztucznym rzeczywistości, jest drogą, która ma pomóc, która ma podtrzymać, ale jednocześnie w pewnym momencie może hamować, prawda? To jest jak z dzieckiem, kiedy pomagamy mu chodzić, no ale w pewnym momencie, jak go nie puścimy, prawda, jeżeli on nie pobudzi się w nim chęć samodzielności i odrzucenia tego, no to on się nie uczy sam chodzić. On nie osiągnie tego wyższego poziomu. Dla nas jest ten poziom, którym Bóg daje nam nowe serce, kiedy jest inne spojrzenie. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie wartości, o których mówiła religia nasza, o których mówiły zasady, zostaną odrzucone. One będą realizowane z nowym duchem. Ale wracając jeszcze do tej chucpy, bo to jest coś bardzo ciekawego, bo to jest ten jeden ze znaków przyjścia Mesjasza, jeżeli dobrze pamiętam, ale czy tu chodzi tylko o odrzucenie pewnych wartości, autorytetów, które są, ale jednocześnie sięgnięcie po autorytet, którym jest na przykład Bóg? Czy po jeśli chodzi tak, o bezpośredni bardziej, o samodzielny kontakt, prawda, z czymś większym. Czyli nie za pośrednictwem. Nie będziesz mi mówił, jak ja mam rozumieć. Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Ja muszę samemu sprawdzić. Czyli można to jakby też rozumieć, że to jest odrzucenie właśnie tego wszystkiego, co daje nam religia? Że odrzucamy tę religię, bo my chcemy mieć bezpośredni kontakt z Bogiem. No, myślę, że to jest też niesprawiedliwość tego procesu pewna. W takim węższym ujęciu to, że często jest to, co pomogło nam osiągnąć pewien poziom, potem my odrzucamy tak, jakby nam przeszkadzało to, zapominając, że tak naprawdę dzięki temu osiągnęliśmy pewien poziom świadomości, czy też życia czy moralności. I dlatego mówi się o chucpie, o bezczelności. No, czemu bezczelność jest? Człowieku, ja chcę Tobie pomóc, ja chcę po mojemu oczywiście, a on nie potrzebuje Twojej pomocy, zapominając, że jakoś tam korzystał z tego przez długi czas. Więc chucpa jest tym momentem przejścia, tą nadzieją na coś naprawdę większego, ale jednocześnie jakimś takim właśnie nie fair po traktowaniu tej powiedzmy sobie platformy, na której się z której się wybijaliśmy. Rabin powiedział o tym, że postępuje taka laicyzacja wśród młodzieży, również wśród młodzieży żydowskiej. My też tak. Jakkolwiek w Izraelu następuje powrót do tak zwanej tradycyjności. Czyli nie już podług tych kategorii. Prawda? Nie będziesz mi mówił, że ja jestem poza. Ja jestem w tym, ale robię to po mojemu, po swojemu. Rozumiem. Ja sobie idę na Jom Kippur, na Pesach, trochę wybiórczo, to co mi pasuje, ale też właśnie samodzielnie. Ale chciałbym się odnieść do tej laicyzacji w diasporze, bo z pewnością jest tak, że rabin w swojej wspólnocie, gminie widzi młodzież, która gdzieś tam ucieka z boku, gdzieś tam chodzi na obrzeżach, na jakichś marginesach, tak za bardzo do tego życia religijnego się nie pali. Moje pytanie jest takie, co wtedy robi rabin, żeby zmotywować tęże młodzież do praktykowania życia religijnego? Ogólnie co powinno być, co jest rolą rabina, no to właśnie staranie się połączenia, ponieważ tak jak mówiłem na początku, jest to stałe napięcie między życiem a Torą, między ziemskim a niebiańskim.
I teraz złe by było, gdybym wymuszał decyzję, albo chcesz być taki, albo chcesz, albo żyć, albo Tora. Więc to już podług, oczywiście podług każdego przypadku z osobna, ale należy starać się dać poczucie, że da się to połączyć oraz, że zawsze jest, że można troszeczkę więcej, można o szczebel wyżej. I tutaj trzeba spotkać się z danym człowiekiem na jego poziomie, zidentyfikować jego poziom, jego możliwości i starać się jakoś z nim wzrastać w tym. Z nim, ponieważ to fatalne podejście traktowania kogoś z góry, czy że ja przychodzę z jakąś prawdą, którą ty jeszcze nie wiesz, no to nie jest dobre. To nie działa i też tak naprawdę to nie jest do końca prawdziwe. Więc z pewnością to, co ja mogę zrobić jako rabin, to być z nim i pokazać mu też, że ja też mam te same wyzwania i też i pokazać mu jakiś model pokonywania pewnych przeszkód, wzrastania. Znaczy myślę, że człowiek pójdzie, będzie słuchał nas, czy będzie dostrzeże jakąś moją propozycję, kiedy ja zidentyfikuję jego problemy oraz też on zobaczy, że ja też mam te wyzwania i też staram się uczyć. Czy to jest jakaś forma takiego towarzyszenia, tak? Można to raczej, jakby... raczej ta droga niż ex katedra, jak to się mówi. Towarzyszenia i wspólnego wzrastania. To jest myślę ta droga. Jakkolwiek mówię, to nie mówię, że jestem dobrym przykładem tego, różnie bywa, ale tak jakbym widział tą dobrą rolę. Ile lat już jest rabin w Łodzi? No 2015, więc to już chyba jest... 7 lat, 7 rok. Aż tak? To pięknie. Czy spotkał się rabin w Łodzi z antysemityzmem? No tych, którzy oczekiwaliby, że powiem tak, niestety muszę zawieść, że nie. Więc cóż mam powiedzieć? No nie spotkałem się też z antysemityzmem, ale od razu mówię jakoś tak asekuracyjnie, mówię, no ale ja jestem akurat otaczany ludźmi, którzy jakoś są zainteresowani, więc gdybym pracował, nie wiem, był kelnerem w jakiejś restauracji czy w fabryce i próbował żyć żydowskim życiem, być może byłoby dużo trudniej i spotykałbym się z tym. Tego nie powiem, nie chcę ten, ale ja osobiście też przypadków specjalnie nie znam zbyt dużo. Jakieś tam incydenty bardzo jednostkowe, ale to też jakby kwestia też interpretacji. Nie chcę też być jakby specjalnie, no to nie jest łatwa sprawa, ale nie. Prowadzę świadomie do pewnej myśli, która mi towarzyszy, mianowicie, że mnie osobiście, jako no, po części od lat mieszkańca Łodzi, bardzo irytuje to, że z jednej strony nasze miasto, znaczy nie irytuje mnie to, że nasze miasto pięknieje, ale irytuje mnie to, że bardzo często jeżdżąc samochodem, chodząc po mieście, widzę mnóstwo napisów. I są też takie napisy, gdzie jest wykorzystana na przykład gwiazda Dawida. Oczywiście mam świadomość w głowie, że to są no, zwyczajne wybryki, no, nazwę to chuligańskie, prawda? Ale one się pojawiają. Takie chciałbym postawić pytanie, czy kiedy rabin widzi tego typu napisy albo widzi tego typu symbole, które w jakiś sposób no, dotykają religii żydowskiej, czy wspólnota jako gmina widzi takie rzeczy, czy podejmuje jakieś reakcje, na przykład w stosunku do władz, żeby te napisy były likwidowane, zamalowane, żeby takich rzeczy się zwyczajnie nie zdarzały. No ja osobiście widzę też ten powiedzmy sobie problem antysemityzmu też w szerszym kontekście problemów ludzkich z akceptowaniem inności drugiego.
zwłaszcza jeśli drugi jest jakąś tam mniejszością, mniejszością być może zagrażającą, te ruchy, powiedzmy sobie, ksenofobiczne, wykluczające, umniejszające inne grupy, no to jest problem szerszy. Antysemityzm jest o tyle przykry, ponieważ jest w kontekście pewnych prześladowań, w kontekście Holokaustu, Shoah, więc on jest, oburza mocniej. Też jest oczywiście jakąś tam perspektywą żydowską i umiejscowieniem tych ruchów antyżydowskich w pewnej narracji żydowskiej, jakby spodziewalibyśmy się tego. I też reagowanie na tym. Nie chciałbym oczywiście umniejszać tych pewnych ruchów i reakcji, i działań podjętych właśnie, żeby zamalować coś, żeby ten. Ale według mojego uznania po prostu jest to dużo głębsza sprawa do rozwiązania w człowieczeństwie. I tam bieganie i zamalowywanie gwiazd, i tam zmienianie jakichś języków, wyciszanie na warstwie językowej. Oczywiście być może ma jakieś tam krótkotrwałe tam efekty, przekierowuje uwagę, nie daje takich narzędzi, nie wzmacnia, nie wzmaga jakichś tam nastrojów, prawda, że jest ta warstwa językowa jakaś dbana jest, żeby nie było to przyjęte, że tam się obraża kogoś. No ale mimo wszystko to nie tędy droga po prostu do naprawienia tego problemu, jakim jest po prostu braterstwo i życie ludzi w braterstwie. Chciałbym trochę jeszcze jedno pytanie postawić a propos kwestii Holokaustu. Ponieważ mam takie przeświadczenie, że państwo Izrael bardzo dużo łoży sił w to, żeby młodzi Żydzi nie zapomnieli tego, co się wydarzyło. Myślę o zbrodniach popełnionych przez nazistowskie Niemcy. Czy rabin nie uważa, że generalnie na przykład w takiej społeczności jak nasza, Polska, gdzie rzeczywiście są te miejsca martyrologii, cierpienia. Jednak my mało mówimy albo może inwestujemy w taką edukację młodego pokolenia. I to moje pytanie wcześniejsze, dlaczego później pojawiają się tego typu napisy, grafiki, właśnie wypływa z tego, że za mało jest takiej edukacji, żeby uświadamiać młodym ludziom, do czego doprowadza po prostu nienawiść na każdym poziomie. I uważa rabin, że tu jest gdzieś problem? Tak, no ale to już jakby to znowu wracamy ogólnie do obowiązku edukowania kolejnego pokolenia do tego, żeby żył w poszanowaniu drugiego. Bo dziś Żydzi, jutro tam Cyganie, czy tam jeszcze jakieś inne grupy. Myślę, że to jest część tego właśnie szerszego problemu. Prawda? Już rozmawialiśmy o tym, mi się wydaje, rok temu. Kainowego problemu. Prawda? Kain zabił Ewla. To jest ta opowieść. Prawda? Nadal jest nienaprawione to. Nadal jesteśmy na podobnym etapie. Z większym zrozumieniem tego, co pewne ruchy do czego mogą doprowadzić, jakimś większym, jako ludzkość, poczuciem cierpienia i pamięcią, ile cierpień sprawiło to prześladowanie jeden drugiego. Już tak dużo grup po prostu dotknęło to i byli ofiarami, i byli katami już w wszelkich możliwych konfiguracjach. No i to jest ta droga naprawy ludzkości poprzez cierpienia. Bo jest, według naszych mędrców, są dwie drogi. Droga Tory i droga cierpienia. Droga Tory jest drogą spokojniejszą. Powiedzmy, droga cierpienia jest drogą, tak jak sama nazwa wskazuje, cierpienia, ale koniec końców obiecany, że ludzkość dojrzeje i zrozumie to. Czy zatem ten dzień judaizmu, który jest obchodzony, który jest za chwilę przed nami, nie jest właśnie też taką dobrą okazją, nie tylko do tego, żeby się wspólnie pomodlić, wspólnie posłuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć w swoim słowie, zatrzymać się nad tym słowem, ale też właśnie edukować, mówiąc o tym,
o tym, o czym tutaj teraz wspominamy, że o tym poszanowaniu, o tym. Tak, oczywiście to jest jakaś tam cegiełka ku temu, jednak to jest, jaki może być ten problem, to taki, że to jest w kontekście właśnie tym niebiańskim. To znaczy, że my spotykamy się w kontekście właśnie Słowa Bożego, niemalże jakby w świątyni pewnej, a potem wracamy do tego życia i do. A to jest najtrudniejsze, dać przestrzeń drugiemu człowiekowi w tym. W tym momencie nie to, że ja decyduję o tym, że daję mu przestrzeń, bo wtedy jest łatwo. A wtedy, kiedy to jest, jakby spotykam się, kiedy zderzam się z tym, że teraz mam możliwość albo zniewolić go, albo uprzedmiotowić go, albo znaleźć tą braterskość. I to jest trudniej dużo w codziennym życiu zrobić. I teraz kiedy ludzie do tego dojdą, kiedy to zrozumieją, tego ja nie wiem, ale na pewno warto jest się spotykać, warto realizować takie spotkanie, bo raz, że one mają fajną atmosferę i na przykład ja osobiście arcybiskupa bardzo, bardzo lubię i szanuję i lubię te spotkania, ale czy one zmienią świat, to chciałbym. Zobaczymy. Myślę, że to jest bardzo dobra puenta do naszego zakończenia pierwszej części naszego spotkania. A tą puentą niech będzie po prostu zaproszenie wszystkich do udziału w dniach judaizmu, które w kościele będą obchodzone w dniach 16 i 17 stycznia. Oraz, jeśli mogę wtrącić, przeniesienie dni judaizmu na resztę dni. Na ten model spotkania z drugim innym, z którym niekoniecznie się zgadzam. Super. I warto tutaj wspomnieć, że takim wydarzeniem u początku, ale też taką kulminacją będzie wspólna modlitwa, która dokona się w namiocie, który będzie postawiony przy ulicy Zgierskiej, gdzie obecny tutaj pan rabin razem z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem tę modlitwę, rozumiem, poprowadzą. Tak, będzie też, ponieważ jest to wieczór święta Tu Biszwat, czyli Nowy Rok Drzew, więc podobnie jak 2 lata temu mieliśmy taki model spotkania szabatowego, to było bardzo fajne, to tym razem spotkamy się właśnie wokół święta drzew. Tak więc tym bardziej zachęcamy do udziału.